Kochani, i tak wracam sobie ze Zbyniem zdrowym. Przyjechał. Witam was. Przyjechał w odwiedziny do starych kumpli tutaj. Przy okazji swoje sprawy pozałatwiać. Wracamy z takiego spotkania naszego. Powiem wam tak. Ponieważ głosu nie mogłem zabrać, ponieważ się spóźniłem, bo miałem czytanie z przyjacielem, a ponieważ jechał Harley'em, to nie miał kasku, a ja też nie mam swojego jeszcze, nie, wszyscy nie zrobiłem, to musiałem, kochani moi, musiałem ten, a szkoda, że tam ogródek będzie bez słońca, tu by było fajnie, ale tutaj nie znam tego. Słuchajcie, musiałem przyjechać rowerem, się spóźniłem i głosu nie zabrałem, ale posłuchałem całe spotkanie, powiem wam, doszedłem do jednej niesamowitej rzeczy. Kiedyś Ewa Wojdyło nam powiedziała, jak jeszcze prowadziłem klub na Siedzibnej, że cała nasza mądrość tkwi w naszej modlitwie. Czyli Boże, użyj mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, czyli zaakceptował i zmieniał, i użyć mi odwagi, abym zmieniał to, co zmienić jestem w stanie. I to jest cała filozofia dzisiaj. Najważniejsza mądrość, odróżnić jedno od drugiego. Tak. Co trzeba zmienić, a co trzeba zaakceptować. I to jest cały sens. Ja dzisiaj przyjechałem, tak nie wiedziałem właśnie, jak się czuję. A ja mam problemy i z akceptacją, i zmianą, nie? Nie wiem, co mam zmieniać, a co mam zaakceptować. Także pozdrawiamy was z krakowskiego. Tak to wygląda. Dzisiaj idziemy sobie. Tutaj kiedyś grałem co wieczór. Kochani, dzisiaj idziemy ze Zbyszkiem pogadać. Wszystkiego dobrego. Najlepszego. Najlepszego z krakowskiego.